chyba to. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku, what the fuck? Witajcie w kolejnym odcinku solo. Słuchajcie, mamy krowę, już po krowie. Podążam dalej śladami tego dungeonu. Mamy pana Ryszarda, Ryszard Kalisz. Ryszard Kalisz dead. Ha! Tu jest ten, który ma swoich bodyguardów. A raczej miał. Dobra, idziemy dalej. Hello. O, tam też ma jakieś kijki prawdy, albo nie wiem. Dobrze. O, ty w dupę. Ale mnie z tego kija pocisnął. Ty bambusie jeden, nie będziesz mi tu rzucał żadnego butkami. Dobra. Oj, lightning creeper jest ohydny, bo robi bzzzt. Co to z niego wypadło? Broken spawner zombie, to tego nie potrzebuję. Nieważne. Nevermind. Słuchajcie, przypominam o... Łapka w górę. O ty. Ej, zasadzili mi slowness. O, żeż ty w dupę. Cwaniaki, bo se piją. A ja to co? To na 2,5 minuty slowness, no. Bo ja ci zaraz tutaj. Haha! I co? Głupio wam? Zmierzam do was. Już połukam do waszych drzwi. Już. Poison mi rzucił. On mnie chce spoizonować, ale ja się nie dam i spoizonuję ich. A frajerska, normalnie menda. Tylko wiecie, co sobie tak przypomniałem, najgorsze jest to, że na dole jest ten boss, który... który do przyjemnych nie należy. Ty cholera, ja sam mam pół serduszka. To mi jeszcze będzie kolebotać przez 15 sekund. Wystarczyłoby, żeby mi się tutaj tylko jedno coś pojawiło i już jest po mnie. Au, no szybciej, 3, 2, 1. Regeneruje się, ha. Mam jakieś potki, ale to, te potki mogę na nich rzucić. Jasne, że tak. Trzydziesty szósty level, no zajebiście. Tylko dobrze było, żebym nie zginął. A. Biom tajga? Czemu to życie się tak wolno regeneruje, no? O! Holy shit! Spalmy go! Tak, spalmy go! No i? Dobra, czy już wiem, że chcą mnie spalić? Holy shit. Holy shit, holy fuck. A czemu nie mam... Ja pamiętam, jak tutaj się wybierałem. Miałem taki plan... żeby... What the fuck, co oni mają w rękach? Takie długie miecze. O ty. O, kijek prawdy mają. Nic wam to nie da. I tak zginiecie. Ja ci zaraz zakikuję tym kikiem prawdy. Oddaj mi go. Ty, no bez ja nie mówię, że nie zostawił kika prawdy. Ja pie... Mm-hmm.
Chuja mi z tego kilka. Kurie. The fucking. No sam się nie mogę tycać klikiem, ale lipa. A tak by się przydał. Oj, tak by się przydał. O Jezus, tak by się przydał. No ale cóż zrobię? No nic nie zrobię. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. No tam będzie przekichane. Tam ten boss to... Choćby skały srały, to nie ma... Uuuuła. Creepero. O, i drugi oszukista, cheater. Tak? Ja też mam poison. Poison, hello. E? Oj, możemy się napieprzać tymi, no. Cię, ci już są bardziej wytrzymalci. Jak ci zaraz popiję. Dobra. Coś mi dali fajnego? Diamondów, a nic diamondowego. Oszukiści jedni. Chodź, come on. Walczcie jak... O ty, ow. Ej! Halili, halili Simba, pierdziele. Ładnie mnie sponiewierali. A ja się nie mogę uleczyć moim tym. A, mam gorszy ten, gorszy damage zadaje przez 2 minuty, no to niedobrze. To nie jest dobre. Jakby ich tam wysadzić? Nie mam czym, nie mam TNT, nic z tych rzeczy. A głupio byłoby mi stracić ten 37 level, bo jednak 37 level do czegoś się może przydać. Chociaż to nadal za mało. Pamiętacie, jak miałem wcześniej w domku cały baniak tego expa? A teraz nie mam nic, dopiero będę musiał sobie wybudować w ogóle ten tank, całą maszynerię. Ale spoko, dam radę. Dobrze, byłem ostatnio cudotwórcą i rozmnożyłem chleby na tosty. Aaaa! No szkurywa. Że on mi tu przyjdzie. Nie, nie przyjdzie tutaj, nie przyjdzie. No! No on już se wypił i już znowu jest zregenerowany. Cheaterzy pieprzeni. Oj, tylko czeka, żeby rzucić. No, rzuć. Hehe. Oj, dobrze tu kurwa przyszedłeś teraz. Cię pojadę. Haha! Kto wychodzi, ten ginie. Dobra. Jeszcze zjeść nie mogę, no i... Czemu ten healing staff nie działa? Lalalalalalal. Czemu go sam tutaj gdzieś ubrać nie mogę? A co mi z tego healing staff, skoro ja się leczyć nie mogę? Kota se będę leczył? Teoretycznie. 38 level. A, dostałeś! O ty! Ja też dostałem. Ha! O ty, jeszcze jeden. Nie, tak to nie będzie. Czekam. Nie. 2,5 serduszka, trochę mało. No ja też się napiję, skoro oni piją, ja też się napiję. Przewyborne. Tylko widzicie, co tutaj się dzieje.
Aaaa! Nie trafiły se. Zaszłem go od tyłu, jak se siedział. I zrobiłem mu niedobrze. Ale o to chodziło. Holy shit. O, cookie creeper, dawaj. Ciusteczko! Tylko dwa? A nie, tylko pięć. Holy shit. Czy było tam coś takiego cennego? No było, przynajmniej ta podkownia, nie? Shit. O nie, oni jeszcze mają łuki i strzały! Nie! Ty, a może ja bym ich zaczął tak hongać? Chodźcie! Ej, frajerzy! Kurwa, to nie jest jakieś okienko na... Frajerzy mają też ten staw do leczenia. Jobani. No o! Wiecie, co by tu było teraz dobre? Łuki strzały. No. Ty, ja bym sobie pojechał zrobić łuki strzały. To jest myśl, ale... Ten łuk nie byłby ulepszony. Jeden z was ginął. Ajaj. No bo tak to się będą kurka leczyć. Holy moly. A dobrze zrobił creeper. Dobrze, bardzo dobrze. Holy shit. Oh, holy shit. O, żeż ty w dupę jeżdżę. No tak, bo się przecież nie przespałem w domku. Oh, fuck. No. No tak, muszę się przespać w domku, żeby się w nim budzić. A że nie miałem łóżka, to się jeszcze w nim nie przespałem. I wszystko by wyjaśniało. Tak, to jest wina ewidentna łóżek, a raczej ich braku. Ale jest domek, zaczepiście. To może ja teraz sobie zrobię ten łuk i strzały. Znaczy strzał nie wiem, czy mam jakieś. O, już tutaj idą. Holy shit. Oh no, nie mam tego? Oh fuck, nie, muszę tam co zrobić wejście, czy furtkę, nie? Bo tak to mi wszystko tam wlezie. No. A było blisko, myślałem, że przyjdzie do mnie creeper i mi zrobi kabum. Zobaczmy, czy mam jakieś... Holy shit. Nie mam żadnych arrow. Ale za to gdzieś siedzi... Pajajajong. To jest spokojnie. Ja mam to raczej rozświetlone. No tu jest ok. Dobra, tu. O, tu muszę zrobić jeszcze za grudkę taką. Nie, tu jest.
Tu jest w porzu. Pająk musi siedzieć gdzie indziej. Czyżby gdzieś na górze? Chyba to... Ja wiem, ja lubię dirt. No ale... Dobra, przyszedł z gościną. Fucking dirt. Albo mnie chcieli wyruchać, chcieli mi tutaj zamknąć teraz. Ja pierdzielę, patrzcie ile dirtu. Ładne gówno, nie? Dobra, ale tu jest zejście tego. O, tutaj jest czysto. Mamma mia. Przecież to wszystko może tutaj do mnie teraz przyłazić. Już nie. Na razie zaklinuję to tak dirtem. Żeby było. Nie zapomniałem sobie całkowicie tam drzwi wstawić. Ja pierdykam. Ty, ale gdzie jest ten pająk? A może na dachu? Ale czyż... No na to by wychodziło. Nie, no what the fuck? Na dachu też go nie ma. Skoro nie ma go na dachu, to gdzie jest? Ale patrzcie, tu muszę sobie naprawdę rozświetlić. Mam tu 3 stopnie światła, to jest bardzo mało. Tu się może zespawnić wszystko. Każdy robak. No i tutaj? Fuck, no. Come on. Ale to kurde, nie zrobię sobie ani łuku, ani... Wow, ale ma dirt przebicie. No nie zrobię sobie łuku... No, come on, no gdzie jestem pająk, no? No, ja pierdykam. No, poszukiwania pająka. A może jest po prostu na zewnątrz? Bow, no właśnie, bow nie mam, a stringów też nie mam. I wełny też nie mam, więc ani sobie nie zrobię łuku, ani... No jednym słowem, no dupa. Holy shit, to jara. Aha, tu mamy... O, niech to szlak, dobra, to ja muszę poczekać, to się wypali, bo... muszę zniszczyć to, ale nie chcę, żeby mi to wpadło przodkiem do ognia, czy coś. To sobie muszę przywdziać. Jak to mówią, przyodziać. Dobra, przyodziałem sobie. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Znaczy, dobrze nie jest, ale... Ale jest lepiej niż było. Halo, halo. What the fuck, was tutaj wypaliło ładnie. No, to takie to ja rozumiem teraz. A no tak, bo przecież szafeczki ci zaczęły jarać. No popatrz, popatrz. Ojeż ty w dupę, on ma 150 HP. Jobany szakible. Szajze.
Nic, trzeba walczyć. Come on. Bracia i siostry, zapraszam was do walki. Dobrze, dobrze, dobrze. Kto by się spodziewał, no? Atakiren! ...88 życia mu zostało. Poczekaj, zaraz tam do ciebie przyjdę. Zaraz ci zrobię jesień średniowiecza w Minecrafcie. Ciulu. Czekajcie, muszę się oczyć. No i... Po co mi ta kurka... A, ja wiem dlaczego, bo to pewnie tym kijkiem prawdy, kijkiem miłości, tylko się Paweł umie obsługiwać. Ciekawe czemu? Czyżby był ciepły? Nie. Ale patrzcie, no ja jako chłop z Małopolski nie potrafię. No choćby... Nie wiem, co się działo. To nie potrafię. Nie umie. Takich to se możesz wysyłać, wiesz gdzie? Do dupy. O. Hahaha, tego się nie spodziewałeś. Że tu przyjdę i będę cię nękolił. No popatrz, popatrz, nie trafiłeś sobie. A teraz sobie trafiłeś. Aaaaaaah! Fucking shit. Nie chcę. Jaka zajebista czopka. No to cóż, muszę ci tutaj troszeczkę rozpierdzielić rzeczy. Tego nie potrzebuję. Tu widziałem taką fajną poteczkę, dokładnie. Tak, przyda mi się chleb. Dobra, chleb se wziąłem. Co mi się tu nie przyda teraz? Nie przyda mi się mózg. Nie przyda mi się marchew. Nie przyda mi się to. Skóra. A skórę to sobie będę mógł gdzieś tam nachągać. Potion of healing. Dobra. Czyżby jeszcze gdzieś były te u góry? No kurwa, to tyle tych fajnych potek leży. No ja pierdykam. No nie mam plecaka, żeby sobie do czegoś tu wsadzić. Ale jestem mega się tego... O, żeż ty w dupę. Dzień dobry, jestem waszą nową nauczycielką, nazywam się Panna Czarownica i będę was uczyć sztuki magicznej. Tak, sztuki magicznej, także na pierwszej lekcji nauczymy się wytwarzania potek leczniczych. He, o, takich. Tara! Widzicie? Napijmy się wszyscy razem. Ale nie mogę. Dobra, a zajebiste. Mam zajebistą czopkę. Witch hat. Ale ciekawe, czy sobie mogę jakoś wyprać w perwolu i naprawić, nie? Będę to musiał obadać. Tu są jeszcze książki, które by pasowało. Cześć koledzy. Ale patrzcie, tu jest Earth Creeper, a tam jest Dirt Creeper. Czyli czym różni się Earth Creeper od Dirt Creepera? To jest zwykły. Dobra, rozwal drzwi, dokładnie. O nie, mój level, o nie, mój level. Chcę go wypuścić. I chcę, żeby on tu zrobił BOOM. Tu. Chodź, pokaż się, czym jest Earth Creeper. Aha. Aha. Znacznie
O ta sucza, co ona tutaj robi? Czyli znacznie większy, większy damage. Jeszcze jeden. Znacznie więcej dirtu. Ty, ale jak już tu jestem, to nie, to te soul sand i brodawki by się zdały, na, no, przydały. Tu sobie weźmiemy książki. Gold nuggetów nie potrzebuję, to sobie zamiast gold nuggetów damy sobie brodawki. Bo te brodawki mi się przydadzą, nie? Przynajmniej nie będę musiał popierdzieć od razu do piekła. Tylko se wezmę, nie? Strzały nie potrzebuję. Dobra. Teraz mi powiedzcie, czy ja mam łopatę? Nie mam, a miałem. Oszukali mnie, okradli mnie. Banda polskich decydentów. Łóżek nie będę potrzebował aż tyle, więc... no. O, dirtu też nie potrzebuję. No nic, jak nie ma łopaty, to będzie... To będzie to. Dobra. Czekajcie, tylko se... Dobra. Tylko to se ten... no i słuchajcie, teraz tak. W przyszłym odcinku, myślę, że jutro, byśmy sobie tak oczyścili ten teren tutaj, rozświetlili do samego końca. No i przygotowali, znaczy przygotowali po prostu tutaj, żeby nam się nic nie spełniło. No i później kiedyś tutaj zrobimy sobie jakąś, nie wiem, zbrojownię czy coś takiego. Tak, ktoś mi tam podsunął taki pomysł, Łośku, zrób zbrojownię. No to stwierdziłem, no dobra, okej, okay, fajnie, okej. Okay. No wiecie, tutaj będzie naprawdę dużo, dużo remontów. Ale myślę, że to... Aaaa! Tam nie ma żadnego wejścia, chyba że tu. Nope. Wiecie, tam chodzą łapki. What the fuck is that creeper? O co? Dark Creeper. Aha, on robi pewnie ciemność. Tu jest dwóch bossów? Ale zajebiście, napierdzielają go. Ile on ma HP? Prawie 300. Dobra, słuchajcie, ja tutaj zostanę. Wykończymy go w przyszłym odcinku i powoli sobie tutaj jeszcze obkrążymy ten cały kompleks, żeby zobaczyć, gdzie co jest. Ewentualnie coś będziemy oczyszczać jeszcze. No i będziemy powoli ruszać z jakimś tutaj udomowieniem. Oczywiście niektóre rzeczy tutaj trzeba będzie odbudować, ale na pewno wylecą stąd wszystkie książki, no bo to szkoda trzymać tych książek. Zrobimy jakieś zwykłe ściany. Także myślę, że tutaj będzie całkiem ciekawa zbrojownia, taka fest. Dobra, to cóż, dzięki wam dzisiaj za uwagę. Oczywiście, jeśli odcinek wam się podobał, łapka w górę, komentarz, subnijcie kanał, jeśli jeszcze nie subujecie i do zobaczenia jutro o 18:00. Także trzymajcie się i pa, pa.